Cześć, tu Marta. U nas trochę pogoda nieco inna niż ostatnio. Słuchajcie, spadła temperatura. Wczoraj był wicher, potem lało. Całą noc dzisiaj lało. Ja jestem trochę zadowolona, bo dłużej będą kwitły cebulowe. Dzisiaj pokażę Wam rośliny cebulowe w donicach. Opowiem o ogrodzie w donicach, jak można zrobić dekoracje z cebulowych, z wczesnych, wiosennych kwiatów i wysiejemy coś, co z kolei lubi bardzo gorące temperatury. Zapraszam. Ciepłych dni, które mieliśmy ostatnio, spowodowały, że w ogrodzie buchnęło kolorem, buchnęło kwiatami, cudownie po prostu wyglądało, też bardzo przyjemnie się spędzało czas. Za mną możecie zobaczyć, że kwitną już czereśnie, obok oczywiście ciągle kwitnie fantastycznie moja magnolia rustica rubra. Ostatnio, ja już mówiłam to wielokrotnie, ale jeszcze powiem, bo bardzo często to pytanie się pojawia, ile ona ma lat? Ona ma lat 16, możecie sobie zobaczyć wideo o magnoliach, opowiadałam o niej więcej, to jest rustica rubra, fantastycznie wygląda w tym roku, codziennie rano jak wstaję, to pierwsze co odsłaniam okno, no, widzę jak wygląda moja, ona jak wygląda jakby na bal szła, tak ostatnio komentowaliście, że wygląda po prostu jakby była w pięknej różowej sukience. Cudowna jest, naprawdę szkoda, że tak krótko kwitnie, najfajniej by było, żeby tak była obsypana przez cały sezon kwiecień. Nie wiem, czy pamiętacie, w ostatnim wideo powiedziałam Wam, że chyba mam czerwone tulipany i zobaczcie, one dzisiaj są różowe. Dlaczego? Bo jest zimniej. Wielokrotnie zwróciłam uwagę, że kwiaty w zależności od temperatury i wilgotności potrafią mieć nieco inny kolor, także to jest to, co miało być, także ekstra. Słuchajcie, tulipany kwitną coraz mocniej, jest ich coraz więcej, ale myślę, że w niedzielnym wideo zrobimy sobie taki spacer i pokażę Wam te, które już kwitną, bo naprawdę już w setkach można zobaczyć kolor. Ale dzisiaj zabieram Was na front domu i opowiem Wam o tym, co mam w donicach. Też wygląda obłędnie. Jestem na maksa ciekawa, jakie będą te tulipany. Już widzę, że będzie kolor ekstra. W donicach zaczynają kwitnąć angelik, przepięknie, wyglądają super, bo one były sadzone 2 lata temu, ale mówiłam Wam, że zakwitnie ta woła szara w tym tygodniu i proszę, wygląda obłędnie, jak panna młoda. Zobaczcie, jak ogromna różnica jest we wtorkowym wideo. Pokazywałam Wam, że już za sekundkę będzie kwitła. Dosłownie 2 dni ciepła później mamy po prostu niesamowity show. To jest fantastyczna roślina. Ja bardzo lubię też wycinać sobie fragmenty tych pędów do bukietów wiosennych. Jako taki wypełniacz te białe, zwisające kwiaty wyglądają naprawdę fantastycznie. I potem sobie mogę dokładać właśnie tulipany, innego rodzaju cebulowe. Super to wygląda, ale też efekt w ogrodzie jest ekstra. Później jest pięknym zielonym krzewem przez cały sezon. No ale wiosną wiadomo, najlepsze wrażenie. Zawsze jak Was zabieram gdzieś, to zawsze muszę stanąć po drodze. O tym wszystkim opowiem Wam w niedzielę, ale wygląda mega. Ten kawałek chciałam Wam bardzo pokazać, bo czasami robię coś jesienią, wkopuję jakieś cebule do jakichś donic i potem jakie są efekty. No i dzisiaj chciałam Wam pokazać, jakie są efekty z tych naszych lasagni cebulowych. W tej części ogrodu wymyśliłam sobie, że chcę mieć dużo roślin w donicach. Z jednej strony, żeby tutaj na kanale pokazać tym z Was, którzy na przykład mają tylko balkon albo mają małe ogrody i chcą poszaleć z roślinami i wtedy można sobie właśnie przygotować donicę. Z moich doświadczeń wynika, że im większa donica, tym lepiej idzie i tutaj użyłam po prostu takich donic produkcyjnych, naprawdę dużych, w których przez lata przyjeżdżały do nas rośliny. Ja zawsze sobie takie donice zostawiam, bo wiem, że będę mogła je wykorzystać do czegoś, ponieważ są czarne i tutaj jest tych roślin bardzo dużo ustawionych warstwowo, to nie trzeba też, wydaje mi się, inwestować w jakieś nie wiadomo jak drogie te donice. One pięknie znikają pod naszymi roślinami. Wydaje mi się, że ekstra to wygląda. Część z donic też postawiłam na skrzynkach obróconych do góry nogami, tak żeby je troszeczkę podnieść, żeby był taki fajny efekt schodkowy, warstwowy. Oczywiście na froncie postawiłam sobie i kosze zakrzyn, jakieś takie ładniejsze donice, natomiast tył jest właśnie zrobiony w tych czarnych. Jesienią w wideo pokazywałam Wam, jak obsadzałam tutaj donice roślinami cebulowymi. Te donice były cały czas przy drzwiach garażowych, podlałam je, potem raz w miesiącu przychodziłam i je podlewałam tylko raz.
Natomiast nie, tutaj nigdy nie dociera deszcz do tej części, także one miały dość sucho, ale nie były schowane w żadnym innym miejscu. Całą zimę spędziły właśnie tutaj i wczesną wiosną zaczęły wychodzić i wtedy, kiedy zaczęły wychodzić, zaczęłam je podlewać troszeczkę bardziej intensywnie, ale też nie jakoś nie wiadomo jak często. Wyglądają przepięknie, bardzo zdrowo, po kolei. Na początku wyszły nam krokusy, to był sam początek. Teraz mamy akurat narcyzy, już zaczynają pierwsze przekwitać, pojawiają się kolejne, ale też można zobaczyć, że pojawiły się i szafirki, i tulipany. I co jeszcze? To chyba tyle z takich roślin, które sadziłam jesienią. Wiosną do donic dosadziłam też mnóstwo bratków. Są tutaj i takie drobniutkie, i te takie duże. Wszystko raczej w kolorach fioletowych. No i oczywiście teraz pojawiły się w koszach jeszcze anemony, które przyspieszałam, a myślę, że w dalszej części roku sporo roślin jednorocznych będę też, czy jaskry, czy któreś z jednorocznych, na przykład lwie paszcze, także będą w donicach i będą tutaj cieszyć. I tak przez cały sezon z tych własnych wysiewów, plus byliny, być może trawy, cały czas będzie jakaś fajna dekoracja. I to jest fajny sposób, wydaje mi się, na też niedrogie udekorowanie naszego tarasu, ganku czy balkonu, na to, żeby samodzielnie sadzić właśnie rośliny cebulowe, podpędzać jaskry, podpędzać anemony, wysiewać własne rośliny jednoroczne. Możemy cały czas zmieniać sobie tę naszą dekorację i cały czas będzie nas cieszyła w takim pełnym, wiecie, ukwieceniu. Potem, kiedy rośliny przekwitają, oczywiście je usuwamy i wstawiamy kolejne. Obok mnie możecie zobaczyć nasz klon w donicy. Jest to klon palmowy Sejru. Wrzucę Wam dokładną pisownię w opisie tego wideo. Zimował tutaj, bo mówiłam Wam, że będziemy go chyba przenosić do szklarni, ale okazało się, że jest trochę za duży do tego, żeby go tam przenosić, więc zawinęliśmy go, trochę go tak ściągnęliśmy tymi gumowymi takimi sznurkami, owinęliśmy go kartonem i narzuciliśmy na górę, na największe mrozy tylko, kurtkami. Bardzo dobrze przezimował, a potem zapomniałam o nim, kiedy były ostatnie przymrozki, stał z boku, bo tutaj sprzątaliśmy i tak jakoś został, ja go nie zauważyłam i przymrozki przetrwał bez żadnego okrycia, też dał radę. Czasami drobne końce jego pędów są poszarzałe i będą wymagały przycięcia, ale jeszcze czekam do ostatniego momentu, aż wszystkie liście się rozwiną. Natomiast widać, że klon palmowy w zacisznym miejscu może naprawdę świetnie sobie radzić, a widzieliście, jak on pięknie wygląda, że raz w sezonie ma piękne zielone liście, a potem jak on się wybarwił jesienią na tę taką kosmiczną wręcz czerwień, to było coś niesamowitego. Za mną jest jeszcze jedna ciekawa roślina, o którą też zawsze są pytania, ponieważ wszystko tutaj jest w donicach, to pytacie się, czy ona też jest w donicy. W donicy nie jest, ona jest posadzona w ziemi, przy budynku. Mamy taki niewielki skrawek ziemi przy budynku. Bardzo często od Was przychodzą pytania, czy to nie rozsadzi fundamentów. No u nas jakoś nie rozsadza od 15 lat i zakładam, że skoro te rośliny już tam rosną, to nie rozsadzą. Jak ktoś się boi, to pewnie lepiej nie sadzić. U nas te rośliny rosną bez większego problemu. Hortensja pnąca tutaj wymaga podlewania, tak jak wszystkie te rośliny, ponieważ są pod szerokim okapem domu. Także tutaj cały czas z wężem trzeba chodzić i podlewać. Oczywiście możecie też sobie zrobić taki system nawadniania do każdej doniczki. Można to też w pełni zautomatyzować. Jeszcze to pewnie przed nami, ciągle tutaj sobie dla relaksu chodzę z wężem i podlewam. Natomiast ilość pąków na tej hortensji w tym roku, w zeszłym roku już było dużo, ale jak ja patrzę, to jest po prostu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tylko na tym jednym kawałku będzie 10 kwiatów. Także myślę, że tutaj około kilkadziesiąt będzie, powyżej 30 na pewno, także będzie wyglądało to przepięknie, ono kwitnie na biało i widzę, że to miejsce jest nim zachwycone. Poprzednim była bardzo nieszczęśliwa, chyba z 4 czy 5 lat tak stała i nie chciała się ruszać. Jak ją tutaj przesadziłam, to wpadła w zachwyt i kwitnie od pierwszego roku po posadzeniu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania o tę część w donicach, to oczywiście piszcie w komentarzach, ja Wam odpowiem, a ja wyciągam z kieszeni to, o czym Wam wspominałam. Rośliny, które bardzo kochają gorąco, kochają słońce i chciałabym dzisiaj wysiać tutaj sobie na rabatę. Jutro będę brać zasiewy do kuwetek, ale jak się sieje w kuwetkach czy w multidoniczkach, widzieliście wielokrotnie, na rzadziej chyba sieje właśnie na rabaty, dlatego że u mnie na rabatach teraz coś rośnie, a to są jaskry, a to są rośliny cebulowe. Jak one z kolei przestaną nam już kwitnąć i będę mogła usunąć ich liście, będzie więcej miejsca. I wtedy te rośliny właśnie z multidoniczek wsadzam sobie w tamte miejsca, żeby cały czas coś kwitło. Ale tutaj mam sporo miejsca przy moich tulipanach i będę siać cynie i tytoń ozdobny odmianę lime green. To co, bierzemy się do pracy?
Zacznę od cyni. Tutaj cynie miałam w poprzednich latach i wyglądały świetnie. Przetrwały, słuchajcie, rudbeckie Sahary te zimę. Nie wszystkie, ale część wygląda naprawdę świetnie. I wiem, że one w połączeniu z cyniami wyglądały już w poprzednich latach super. I też miałam tutaj właśnie tytoń ozdobny. Tytoniu jest nasion 250, natomiast cyni tylko 25. Cynie nie lubią przesadzania, dlatego będę bardzo dokładnie umiejscawiać nasiona. Troszeczkę zrobię taką palcem, dosłownie zrobię niewielki dołeczek, malutki, dosłownie parę milimetrów pod ziemią, przysypię delikatnie i już to ma być ich stałe miejsce. Potem już nie gmeramy z tymi sadzonkami. Co innego, kiedy sadzimy w multidoniczkach, wtedy nie dotykamy i nie rozrywamy korzeni. Natomiast tutaj już chcemy w takim rozstawie, jak być powinny, czyli powiedzmy, żeby od siebie były od około jakieś 20 cm. Nasiona tytoniu są drobniusieńkie i wychodzą na początku takie maluteńkie rośliny, ale bardzo szybko się rozrastają, kiedy robi się ciepło i wilgotno. Także biorę sobie tak dosłownie malutką szczyptę i rozsypuję tutaj po wierzchu ziemi. One będą fantastycznie wschodziły. Tulipany za mną nazywają się Marit i są już drugi rok tutaj na rabacie. To są tulipany z FAM. Wszystko wysiane, słuchajcie, mam nadzieję, że wideo Wam się dzisiejsze podobało. Ja liczę na to, że będzie troszeczkę cieplej na niedzielne wideo i będę w stanie pokazać Wam już, ile tulipanów kwitnie. Widzę, że tak codziennie coś, aż przyjemnie pójść rano z kawą do ogrodu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, dajcie znać, co Wy macie w swoich donicach i czy udały Wam się lasagne cebulowe. A my, słuchajcie, widzimy się w niedzielnym wideo. Jeżeli to Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę i do zobaczenia.